A wy w ile osób w takim razie mieszkaliście, jak do siebie już ich przyjęliście? My mieszkaliśmy u mnie w mieszkaniu. W 8, z czego dwóch było dzieci po 7-6 miesięcy. O, wow. 8 osób? Tak. Mieszkanie 200... 70 metrów. 70 tak. metrów. Mamy kolejnego gościa w Opalenicy, czyli Tarasa Romanczuka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, chociaż my już sobie pogadaliśmy trochę wcześniej. Przede wszystkim o tym, że ty się możesz już tutaj nudzić, bo który to jest twój obóz w barwach Jagiellonii? No, 9 sezon będę rozpoczynać tutaj w klubie. Akurat w Opalenicy jesteśmy pierwszy raz na obozach. Tu byliśmy niedaleko w Grodzisku. Dwa razy z tego, co pamiętam. No, ale nie powiedziałem, że nudno. No, cały czas niektórzy chłopacy tu zostają, niektórzy przychodzą nowi, także... A ty jesteś. A ja jestem, no. Także... I jak w tej rutynie Jagiellonii Białystok, tego miasta, klubu, odnaleźć się, żeby cały czas mieć taką motywację? Tak ty sam w sobie, no bo widzisz, że ta kadra sprzed 9 lat jest zupełnie nieaktualna, pewnie sprzed 3 jest nawet mocno nieaktualna. Nie, no myślę, że motywacja jest cały czas. Tak wczoraj nawet mieliśmy odprawę. Trener powiedział, że jednak Jagiellonia to jest duma Podlasia i tak naprawdę, że na Podlasiu oprócz nas, teraz jest jeszcze w siatkówka w Suwałkach jest, no to nie ma tak za wiele atrakcji, także ludzie wspierają i powinniśmy im też pokazać, że jesteśmy dobrymi zawodnikami, zrobić jakiś wynik, żeby cieszyć tych ludzi. Który to twój trener w Białymstoku? Mi się wydaje, że 6 jest. Mi się wydaje, że 8. Jeżeli niektórzy przychodzili na przykład. Chociaż przychodzili i odchodzili, tak, dokładnie. Tak. Z trenerem Mamrotem chyba nawet 9, więc trochę się pozmieniało, ale może i 8 właśnie, ale generalnie co roku ci się zmienia średnio ten trener i zastanawiam się, jakie ty masz podejście do tego, że rywalizację trzeba zacząć od nowa i tą pozycję sobie poniekąd od nowa u trenera wywalczyć? Od razu ciebie spytam o pierwsze dni za trenera Stolarczyka, jak to wygląda? Nie, no moim zdaniem, że to każdy trener ma rację ze względu na to, że rywalizacja w zespole to jest podwyższa poziom zespołu i gdzieś w przyszłości też muszę być, żeby być trenerem i gdzieś tam też dla mnie to fajna nauczka od niektórych trenerów, żeby podejmować, uczyć się, podejmować takie decyzje, uczyć się od nich, ale to myślę, że generalnie od trenera. Ja jestem, moje zdanie, bardzo zadowolony jestem. Fajne ma treningi, fajne podejście. Staramy się dużo rzeczy analizować i myślę, że takie rzeczy potrzebowaliśmy. Mhm. A jeśli chodzi z kolei o to, co ty powiedziałeś, że planujesz w trenerkę pójść, to w którym momencie i w jakiego typu trenerkę? Czy bardziej asystent na uboczu spokojnie, czy młodzież, czy jednak jako pierwszy trener, jak Paweł Stanio na przykład? Myślę, że przede wszystkim muszę z młodzieżą pewnie gdzieś zacząć, bo teraz mam UEFB. Pewnie gdzieś w przyszłości pewnie byłbym gdzieś, no chciałbym być asystentem, no ale to nie chcę tak aż za mocno dobiegać do przodu. Chcę pograć się w piłkę, no bo to jest taka rzecz, która mnie cieszy i każdy trening dla mnie to jest przyjemność i odrzucenie różnych spraw na bok, tylko się skupianie właśnie na tym, co ty lubisz. Mhm. Jak tak patrzę na wasz ostatni sezon, to co było zupełnie inne, co było gorsze niż w poprzednich latach? Właśnie z trenerem Stolarczykiem dzisiaj rozmawiałem, że Jagiellonia przyzwyczaiła swoich kibiców do pucharów, do takiej fajnej otoczki wokół tego klubu, że jednak walczymy z Legią, z Lechem, z innymi. W poprzednim sezonie nie można powiedzieć, że tak było, więc co było nie tak wtedy? Nie, no myślę, że to trener dobrze powiedział, że na pewno gdzieś kibicy i ich oczekiwania są wyższe od nas. No, moim zdaniem no, te miejsce, które mieliśmy w poprzednim sezonie, nie zadowala ani nich, ani nas. No, nas nie przede wszystkim. No. Gdzieś tam do ostatnich kolejek, jeśli mogliśmy spać z ligi, gdzieś ta presja się z tyłu głowy była. No, mieliśmy, patrząc po składzie, po naszych zawodnikach, no, to myślę, że gdzieś tam w dziesiątku tych zespołów powinniśmy przynajmniej wejść, ale rzeczywistość była zupełnie inna, że byliśmy gdzieś tam z tyłu i przed strefą spadkową. Także to przede wszystkim musimy
musimy sobie w głowach poukładać to, że jesteśmy dobrymi zawodnikami, którzy osiągną tutaj w zespole jakieś sukcesy, którzy w innych zespołach, ale naprawdę, to patrząc pod kątem personalnym, no to na każdą pozycję w sumie masz dobrą rywalizację i no, powinien każdy pokazywać trenerowi, że jest lepszy. Mm-hmm. A jeśli chodzi o poprzedniego trenera, trenera Nowaka, czego on cię nauczył? Trener, no myślę, że to był pod kątem trenera Nowaka, to był najcięższy obóz w moim życiu, bo no, mocne obozy byli w Turcji. Myślę, że to był okres bardzo ciężki dla nas wszystkich, bo szczególnie dla mnie, bo zagrałem pierwszy mecz, później złapałem koronawirus, później zanim dojść do siebie, to musiałem minąć jeszcze miesiąc, dopiero na przerwę na kadrę wszedłem na optymalnie obciążenia i już no, zdecydowanie lepiej się czułem, ale no nie wiem, nie chcę wracać do tyłu, bo to był ciężki okres naprawdę dla mnie. Jeśli zaczęła się wojna w Ukrainie, gdzie tam też moja cała rodzina jest w Ukrainie, naprawdę to jest kilka ostatnich miesięcy, to było bardzo ciężkie w moim życiu. A jeśli chodzi o to, jak na co dzień ciebie to zajmowało, to było takie ciągłe siedzenie na telefonie, rozmowy przez telefon, czytanie informacji, rozmawianie z nimi, czy jak wyglądał taki twój dzień? Myślę, że pierwsze kilka tygodni to zdecydowanie było, bo nawet przed treningiem ci od razu schodziłem, brałem telefon, szedłem dzwonić, jest wszystko ok, choć w moim mieście jest wszystko w porządku. Mhm. Nie zalatowali tam żadne rakiety czy jeszcze coś, no ale no, w pierwszych dniach, no to no, jak pamiętam jak teraz, gdzie obudziliśmy już 6 rano, gdzie rodzice zadzwonili i powiedzieli, że włączy telewizor i włączyliśmy, wszędzie pokazywali. No, sam no, człowiek przeżywał takie, no bo nie wiedział, co ma robić i jak pomóc, bo rodzice, też Rosja zaatakowała z terytorium Białorusi, rodzice mają do Białorusi 60 km, też nie wiedziałem, o co oczekiwać, no i rodzice też za mocno chcieli tutaj przyjeżdżać, tam bardziej członki rodziny od żony przyjechali tutaj, mieszkali u nas, ale z kolei moja rodzina to już po mojej stronie, wraz z rodziną i moi rodzice, to wszyscy zostali w Ukrainie. A wy w ile osób w takim razie mieszkaliście, jak do siebie już ich przyjęliście? My mieszkaliśmy u mnie w mieszkaniu. W 8 z tego dwóch było dzieci po 7-6 miesięcy. O wow, 8 osób? Tak. Mieszkanie 200... 70 metrów. 70 tak. metrów. Każdy miał miejsce sobie do spania. Ja myślę, że oczekiwałem, że może się od brata przyjdzie żona z dwoma synami i myślę, że nawet i tak by się porodziliśmy sobie, jakby mieszkaliśmy by w tym mieszkaniu nawet w 11, myślę, że to nie byłoby żadnego problemu akurat. Myślę, że to był czas, kiedy zjednoczył nie tylko jako Ukraińców, jako cały naród, ale myślę, że tutaj i Polskę z Ukrainy bardzo też, no. Z tej pomocy, którą Polska udzieliła dla tych obywateli Ukrainy, którzy przyjechali tutaj. To bo pomoc była z każdej strony i dostałem tyle telefonów, że naprawdę pod treningu schodziłem, telefony miałem nieodebranych dużą ilość i dużo ludzi chcieli wesprzeć, tak, i pomóc jak, w jakimś stopniu. Jeśli miałbyś, nawet nie, że wyróżniać jakąś osobę, ale powiedz, w jaki sposób ty odczułeś tą pomoc z polskiej strony, to jak to wyglądało? No właśnie od tych ludzi, którzy gdzieś tam, niektórymi znam w większym stopniu, którzy nawet w mniejszym stopniu po prostu jesteśmy znajomi, ale każdy dzwoni i proponował swoją pomoc. Ja myślę, że to nie było problemu, nawet z chłopacy, którzy grają w Legionowie, nawet dzwonili do mnie i mówili, jeżeli coś trzeba, mam tam mieszkanie od babci, zostało ci jeszcze coś, jeżeli coś trzeba, to daj znać, my ich zamierzymy z dworca, zawieziemy na mieszkania, kupimy jedzenie, wszystko, także no, przyjemne takie, no, że ludzie no, mobilizowali się i chcieli się jak najbardziej pomóc. Mhm. A tak, jeśli chodzi o taki, wiesz, związek z Ukrainą i z Polską jednocześnie twój, to był taki okres, kiedy do ciebie doszło, że faktycznie dobrze z tą Polską się identyfikować i te wszystkie lata, które tu spędziłeś, teraz przyniosły taki jeszcze ładniejszy, piękniejszy okres? Ogólnie, no chyba byłem, jesteśmy nastawieni na to, żeby zostać tutaj, mieszkać w Białymstoku i no my planujemy takie plany. To już mi dużo mówiłem w wywiadach, czy z ludzi, którzy mnie znają, wiedzą, że pewnie po skończeniu kariery chciałbym zostać w Białymstoku. I
Mam nadzieję, to się mi uda. Fajny klimat tutaj dla mnie, dla mojej rodziny, mi wszystko pasuje i fajne miasto. Okej, okay. No to w takim razie brzmi ciekawie, jeszcze jak to połączyć z trenowaniem dzieci, to myślę, że w Akademii Jagiellonii może być ciekawie. A jeszcze Ciebie spytam o ten wątek Ukrainy i ostatnie mecze reprezentacji w Łodzi. To dobrze, że właśnie tutaj te mecze są rozgrywane i z tego, co Twoi znajomi na przykład, czy rodzina relacjonowali, to czuć było, że to takie święto Ukrainy właśnie w Łodzi? No właśnie, tak jak widziałem, mecz Ukraina-Armenia, grali, był rozgrywany o 15, to mi się wydaje, że jakby mecz odbył się nie w Łodzi, a we Lwowie na przykład. Mhm. No, stadionie bardzo podobne, ale naprawdę, ludzie tam zrobili atmosferę mega. Z tego, co słyszałem, że chyba ukraińskie zespoły mają grać puchary w Polsce. Myślę, że fajnie, bo pewnie Szachtar taki będzie grać Ligę Mistrzów. Mhm. Z tego, co słyszałem, to w Warszawie podobno i myślę, że dla ludzi też będzie ciekawe, żeby przyjść. Słyszałeś, że Legia, nie że Narodowy? Nie, nie, nie słyszałem, który stadion, słyszałem okay. Tylko, że w Warszawie, no bo z tego, co słyszałem, Dynamo Kijów ma grać we Wrocławiu. Mhm. To takie rzeczy po prostu czytałem w internecie. Ale no, myślę, że ciekawie będzie. No, ludziom plus do tego, myślę, że dużo Polaków też przyjdzie na mecz oglądać, bo pewnie jak przyjedzie jakiś Real, czy Manchester City, no, czy pewnie, inny tak. Zespół, to czy PSG, to pewnie ciekawie będzie przyjść pooglądać. Jasne. Jeśli chodzi o te mecze reprezentacji Ukrainy, no to tutaj pytanie nasuwa się oczywiste. Czy po tym, jak Ty zadebiutowałeś w barwach Polski, miałeś coś takiego, że wiedziałeś, że dostałbyś się po prostu sportowo do kadry Ukrainy? No, myślę, że akurat pod kątem zawodników, którzy grali na mojej pozycji, myślę, że mogłem by dostać szansę. Mhm. Mogłem by dostać szansę, ale ja swój wybór zrobiłem i nie żaluję. Piłkarsko rozwinąłem się tutaj w Polsce, dostałem szansę od trenerów tutaj. Dążyłem do tego, żeby dostać tutaj obywatelstwo, także jestem zadowolony z tego, co mi się udało. Mhm. Twoja historia w Polsce to jest już tak naprawdę 10 lat, dobrych tak. 10 lat. Twoja historia będzie się ciągnąć jeszcze pewnie po zakończeniu kariery, już tak życiowo, ale Twoja historia w reprezentacji Polski to jest jeden mecz. I dlaczego tak? No, myślę, że chłopacy, którzy wyróżniali się, szczególnie młodzież, pokazywała, że są w stanie rywalizować się z zawodnikami z reprezentacji i dostali szansę i tą szansę wykorzystują. Grają teraz w zagranicznych klubach. Teraz w ostatnim meczu nawet kadry, to tak naprawdę oglądałem, to Szymon Żurkowski, mhm. jakie dawał zmiany i jak grał, to naprawdę pamiętam z tego, jak grał w Ekstraklasie, jak teraz gra w kadrze. Może tam za mocno seria nie oglądałem w Empoli jego, bo bardziej jakoś skróty, mhm. ale on mi najbardziej zaimponował teraz kadry, naprawdę mi się mega podobał, tak jak on grał, jego poruszanie po boisku i myślę, że on jak najbardziej zasługuje grać w kadrze, no i nawet widząc jego pod kątem siebie, to zdecydowanie jest zawodnik, który głowę ci odwie nawet lepszy ode mnie. A to będzie świetne, żeby to ocenić, tak z perspektywy boiska. Jacka Góralskiego znasz dobrze. Tak. To jest piłkarz na Bundesligę, czy sam jesteś ciekawy, jak on tam wypadnie? No, jestem ciekawy, kurde, jak wypadnie. Akurat ambicje Jackowi chyba się nie zabierzesz. Nikt nie próbuje. No, to myślę, że akurat będzie chłopak taki, który będzie odbierać piłki i podawać dla swoich kolegów, którzy pewnie tam z przodu dobrze wyszkoleni technicznie. Do tego najbliższego no. W sensie, tak? No, myślę, że no, gdzieś tam też na podobnych takich pozycjach gramy z nim, no ale wiem, że Jacek, sami wiemy, że jest agresywny zawodnik i dużo też daje dla swojego zespołu. Mhm. A był na treningu Jagiellonii ktoś, kto mu się odpłacał, jak już Jacek wszedł za mocno? Nie, no myślę, że Jacek to był bardzo agresywny, gdzieś tam, sam wiem po sobie, że też gdzieś tam grałem czasami na treningach agresywnie, no ale akurat z Jackiem jakoś nigdy tak nie wchodziliśmy w taki kontakt fizgowy właśnie, no. To by było nieciekawe. No dobrze, to w takim razie jeszcze Ciebie spytam o tą reprezentację Polski, bo to jest w sumie temat dosyć ciekawy. Jak Ty tamto zgrupowanie, tamto przyjęcie pamiętasz po czasie? Mówię stricte o zawodnikach, o drużynie, już nie o całej otoczce, bo to też było wszystko nagłośnione medialnie. Tak, myślę, że medialnie było bardzo nagłośnione, ale atmosfera w zespole była super i chłopacy podchodzili, mówili, że coś potrzebujesz, przyjść. Każdy był otwarty. Super było. Mhm. Ty teraz miałeś możliwość pośredniczyć w transferach Ukraińców do Ekstraklasy ewentualnie, no bo
trochę się teraz sprawa, wiesz, otworzyła. Jeżeli chodzi o to bardziej, powiem nie, gdzieś tam do niszy lig, gdzieś tam chłopacy szukali, starałem się gdzieś tam pomóc komuś, to myślę, że tak. To akurat do Ekstraklasy to nie, pewnie tutaj już menedżerowie gdzieś tam bardziej działali, ale z tego co wiem, Liga Ukraińska ma ruszyć. Nie wiem, gdzie będą grać i w jakiej otoczce, ale no, tu na pewno zdecydowanie gdzieś tam w niższej lichy bardziej dużo pojawiło się zawodników z Ukrainy. Pewnie. No to jeszcze Ciebie spytam o Jagiellonię i ten nowy sezon, bo rozmawialiśmy o tym, że była taka zapaść w tamtym sezonie, że nie ma co wracać, że było wiele rzeczy nie takich, ale co powoduje, że jesteś optymistą przed nowym sezonem? Optymistą? Myślę, że ta nasza rywalizacja, że mamy dobrych zawodników, no i mamy dobrego trenera, który myślę, że ma pomysł na grę, który myślę, że będzie nam dawać wsparcia, my jemu też podziękujemy to właśnie na boisku i to myślę, że nas mobilizuje. No to w takim razie ja powiem Ci na koniec tyle, że jak tak obserwuję tą Waszą intensywność, to jestem bardzo ciekawy, czemu Wy akurat najdłużej jesteście tutaj w Opaleńcy, bo 12 dni, reszta zespołu się zawija wcześniej, Wy przywitacie nowe. To czego po tym obozie się spodziewasz? I czemu nie jest najcięższy w Twoim życiu, tak jak ten za trenera Nowaka? Myślę, że nie jest najcięższy pewnie przez to, że staramy się grać bardziej w piłką. Wszystkie gry, wszyscy dynamiczne. I to na pewno dla zawodników bardzo imponuje, bo nie musisz biegać jeszcze coś. Tu pewnie gdzieś wychodzisz na wyższe obroty, ale to bardziej wszystko w grach. Myślę, że drugie pytanie, co zadałeś. Myślę, że dlatego dłużej tu jesteśmy, bo tu akurat zespoły pewnie zaczynają puchary i powinni pewnie gdzieś tam trochę spędzić się z rodziną po obozach czasu i już szykować się pod kątem przeciwników. Jeśli przed nami tutaj jest 10 dni pracy, także zasuwamy rękami i pracujemy. Taras Romańczuk, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.